mieliśmy założenie takie po prostu, żeby zdobyć ten puchar z poprzedniego roku, po prostu go obronić. No i udało się. Mecz bardzo ciężki z rywalem z ligi i jakby nie patrzeć derby, które zawsze gdzieś tam z góralem są na styku. Przeciwnik gdzieś od początku meczu starał się być nisko i wybijać nas z rytmu, co się po części udawało. Cieszymy się, że bramka, którą zdobył góral, zostanie uznana, bo był spalony. I myślę, że z każdą minutą było widać, że my ten mecz gdzieś kontrolujemy i zmierzamy po zwycięstwo. No i cieszę się, że finalnie to my ten puchar podnieśliśmy i wygraliśmy na szczeblu podokręgu Puchar Polski. Akcję przeprowadziliśmy bardzo składną, bardzo dobre podanie prostopadłe od Marcina Pośpiecha. No co pozostało? Tylko wykończyć. Puchar Polski na pewno jest ważny, bo jest to pokazanie, że nasza drużyna jest najlepszą drużyną w podokręgu. Gdzieś jest to dopiero drugie trofeum w historii Łękawicy, więc na pewno każdy o nie walczył i każdemu zależało. Równie jak na lidze, bo nie mamy priorytetu, wszędzie chcemy grać o trzy punkty, wszędzie chcemy wygrywać. Cieszymy się przede wszystkim, że będziemy mogli zweryfikować swoje umiejętności już na wyższym szczeblu. Być może wpadniemy na trzecioligowca, więc poprzeczka będzie wysoko zawieszona. I myślę, że na pewno przed nikim się nie położymy i pokażemy charakter i będziemy walczyć o zwycięstwo, tak jak w każdym meczu. Myślę, że jak najdalej zajść w Pucharze Polski. O to walczyliście. Kapitanie, gorące brawa. Nie podnosić. Nie podnosić. Puchar jest przychodni, kochani. Dziękuję obydwu drużynom. Naprawdę cały mecz był naprawdę super. Dziękuję wszystkim za udział. Gratuluję zwycięzcom. Powodzenia życzę w dalszych rozgrywkach.